wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i we wtorkowym wydaniu programu Pół Żartem, Pół Serio kłania się pięknie Barbara Choroszy. I przypominam Państwu orzeczenie wczorajsze, że za parę dni nasze radiowe tajemnice świata zamienią się na Radiową Akademię Wiedzy Nowej Ziemi i już niebawem będę zapowiadać Państwu pierwszy wykład inauguracyjny, który mam nadzieję będzie pożyteczny dla bardzo szerokiego grona słuchaczy naszego radia. Numer do studia 708 kierunkowy 524-9762. Numer do biura programu 773-625-1409. I mój adres elektroniczny barbarachoroszy@yahoo.com. Zapraszam również na strony internetowe Misji Faraon, która akurat jest w przeróbce. I niebawem ujrzycie Państwo zupełnie nowe oblicze tej strony, na stronę projektu Cheops i Barbara Choroszy Radio. I tutaj końcóweczka ORG. Dla Państwa, którzy mają problem skorzystania z tej strony, chciałam powiedzieć tylko, że żeby korzystać z aktywnych podstron tej strony, trzeba zainstalować system Mozilla, bardzo łatwy, zresztą wskazówki są na stronie i myślę, że bez problemu każdy z Państwa posługujący się bardzo prosto nawet internetem jest w stanie to uczynić. Nasza Radiowa Akademia Wiedzy Nowej Ziemi będzie połączona nierozłącznie z naszymi spotkaniami, które widać na nowo wrócą do porządku dziennego, czyli comiesięcznych spotkań. Na razie spodziewamy się i to już w tym tygodniu przylotu pani Lucyny Łobos-Brown i Williama Browna i ten czas będzie wypełniony na pewno bardzo, bardzo bogato, a nasz ogień będziemy podtrzymywać w mieście Chicago przez cały czas aż do finału, kochani Państwo. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałam zaprezentować bardzo aktualny, bardzo ciekawy przekaz dotyczący punktów demarkacyjnych w ewolucji ludzkości, głównie tego dotyczącego samego człowieka. Na jakim etapie znalazła się ludzkość w tym bardzo przyspieszonym obecnie etapie ewolucyjnym? Będę Państwu mówić według przekazu dosyć długiego, więc może nam zająć dzisiejszy i kto wie, czy nie jutrzejszy program. Źródłem tego przekazu jest strona www.lightworker.com i możecie Państwo również polskie tłumaczenia, niebawem również wzbogacimy naszą stronę o linki, które naszym zdaniem, naszym, czyli ludzi Misji Faraon, uważamy za bardzo istotne, godne uwagi i z przyjemnością będziemy Państwu polecać już do osobistego wglądu. Natomiast osoby nie posługujące się internetem, które pozostają z nami w kontakcie, zawsze będą miały dostęp do tych przekazów. Naszym takim miejscem na mieście jest oczywiście Nature Beginnings, czyli Barbara Ksepko, apteka ziołowa, do której zapraszam Państwa każdego wieczoru. I kto ma problemy z dotarciem do internetowych źródeł, również tu służymy swoją pomocą i udostępniamy Państwu materiały, które naprawdę są bezcenne na czas obecny. Przejdziemy zaraz do informacji, dzięki którym możemy się słyszeć, a w związku z Radiową Akademią Wiedzy Nowej Ziemi to też będę przypominać o tym i zwracać uwagę, jako że jest to darmowa Akademia Wiedzy dla każdego z Państwa będącego w zasięgu naszego radia, ale istnieje takie prawo wszechświata, że jest zawsze dawanie i branie, branie i dawanie i tu jest równowaga. Więc jeśli Państwo poczujecie, że te informacje przekazywane dla Was są dobre, wspierają Was, podpierają na duchu, liczymy na to, że będziecie nas popierać, zarówno to radio, jak również misję ratowania Ziemi i ludzi. Jak mówię, inauguracyjny wykład niebawem już zapowiem. Przekaz grupy. Z cyklu Wspomnienia z domu, Matryca nowego człowieka. Coraz cieńsza linia pomiędzy życiem a śmiercią. Dzisiejszy dzień oznacza
odznacza się szczególnie w rozwoju i ewolucji ludzi na planecie Ziemia. Jest to czas wielkich zmian w ewolucyjnym cyklu każdego człowieka oraz wszystkich istot. Wiele żyjących i oddychających przedmiotów ludzie nie uważają za żywe, ale w rzeczywistości jest odwrotnie. Wszystko, co widzicie wokół, drodzy, żyje i oddycha w taki sam sposób. O wielu przedmiotach myślicie jako o rzeczach nieożywionych. Możecie podnieść muszlę leżącą na plaży i powiedzieć, że ona nie ma w sobie energii życia. My jednak mówimy wam, że ją ma, gdyż w przeciwnym razie nie bylibyście w stanie jej podnieść. Gdyby nie była żywa i ewoluująca, nie istniałaby w zakresie wibracji, do której jesteście dostrojeni i którą nazywacie waszym światem. Drodzy, dzisiaj szczególnie pragniemy zwrócić się do was, a to z powodu demarkacji. Mówimy tutaj o punkcie, w którym rzeczy zaczynają ulegać zmianie dla waszych fizycznych ciał. Każdy z was na tej planecie jest energetycznie teraz przeprogramowywany po to, aby mógł nieść więcej światła niż kiedykolwiek przedtem. To, co przez to rozumiemy, jest proste. Tylko mała część waszej duszy znajduje się w tym fizycznym ciele. Wy jednak macie pełny kontakt z całością. Kontakt z każdą częścią siebie posiadacie poprzez waszą wyższą jaźń. Ona stanowi punkt łączący, która otwiera tę część was, zwaną ciałem fizycznym, jakże malutką w stosunku do ogromu tego, kim naprawdę jesteście. To połączenie teraz zaczyna się zmieniać. Mówiliśmy o tym wcześniej, ale w tym miejscu pragniemy to zrekapitulować, jako że ważne jest to dla zrozumienia całości procesu. Otóż, ludzie rozpoczynają podróż na Ziemi bez fizycznych ciał. Przebywaliście tutaj w tak zwanych anielskich lub eterycznych ciałach bez fizycznej gęstości. W pewnym momencie nadszedł czas, w którym nie mogliście już dłużej utrzymać takiego połączenia, bowiem chcieliście skierować się w bardziej gęstą formę, w której zamieszkać miała wasza dusza. To wówczas po raz pierwszy zaadoptowaliście fizyczną formę na Ziemi. Jesteście z nią połączeni, a ona jest połączona z wami. Nie jesteście nowi na tej planecie. Powiedziawszy to, możemy wam też zdradzić, że okres, w którym dokonaliście przejścia z ciała eterycznego w gęstą fizyczność, był długi. To była ewolucja. Nawet wówczas, kiedy obniżaliście swoją wibrację, stanowiło to ogromną ewolucję dla całej ludzkości i było to wydarzeniem na planecie Ziemia. Teraz przechodzicie przez taką samą ewolucję. Nie jest żadną tajemnicą, drodzy, że teraz ponownie wzmacniacie swoje wibracje. W waszej ewolucji był jednak taki czas, że koniecznym było obniżenie jej, aby móc istnieć w fizycznych ciałach. Zrobiliście wszystko, co mogliście. Najpierw wchodząc w ciało, a potem próbując odnaleźć dom. Próbowaliście odnaleźć na zewnątrz to, co odczuwaliście wewnątrz, aby pozwolić swojej duszy lśnić w tej gęstości, jak w biologicznej bańce. Robicie to, a wasze fizyczne ciała same ewoluują. Nie jest tajemnicą, że w końcu przemienią się w ciała świetliste. Wy bowiem nie potrzebujecie utrzymywać już dłużej fizycznej gęstości. Przemiana, przez jaką teraz przechodzicie, jest doprawdy ogromna. Kiedy pierwszy raz przybyliście tu na planetę Ziemia, aby przybrać fizyczne ciało, było was 500. Miliardy dusz żyły na Ziemi, ale kiedy przybraliście fizyczną formę, tylko 500 zdecydowało się na to, aby zagrać w tą grę, a w ten właśnie sposób 500 fizycznych ludzkich matryc zostało stworzone i od tego momentu ludzie zostali ograniczeni tylko do tej liczby. Teraz właśnie się to zmienia, gdyż wy nie potrzebujecie już tych matryc. Pozwólcie nam to wytłumaczyć. Matryce były wam bardzo potrzebne. We wczesnym stadium waszego rozwoju, jako gatunek, potrzebowaliście mocnych i wytrzymałych wzorców, aby zapewnić sobie przetrwanie, szczególnie ze względu na powtarzające się wojny. Obecnie wasza dusza potrzebuje więcej miejsca dla swojego wzrostu i do pracy w nowy sposób. W odpowiedzi na to
Wasze ciała mogą teraz uwolnić ograniczający je image, który kiedyś zawierał zarówno najwyższą jakość obrazu ciała, jak i jego możliwości. Wielu z Was latami walczyło ze swoimi matrycami, które często przysparzają problemów, gdyż już dłużej nie utrzymują całej Waszej duszy. Wasze ciało przystosowuje się teraz do tego, aby utrzymać więcej Waszego światła i ekspresji tego, kim naprawdę w życiu jesteście i aby nastąpiło to bez potrzeby jego zmian. Tak nigdy wcześniej nie było. Teraz nadszedł czas na uwalnianie starych matryc z Waszych ciał i te matryce są bazową formą energii uformowaną przez masę Waszego ciała i utrzymujące Wasz doskonały obraz w najwyższej formie. Pozwólcie nam wytłumaczyć tę koncepcję, ponieważ istotnym jest, abyście ją dobrze zrozumieli. Otóż, znaczenie wewnętrznego piękna. Jakże to ważne. Tworzy go odbicie Waszej fizyczności. Obecnie w umysłach utrzymujecie swój wizerunek, ale na samym początku życia obrazy te były tworzone przez matrycę, a potem przekazywane do Waszego rodzicielskiego kontraktu i do Was samych. Obraz zmienia się tylko wówczas, kiedy Wy zmieniacie znaczenie oryginalnej matrycy swoim systemem wierzeń lub własnymi pragnieniami. Jednakże nawet wówczas zmienić ją można tylko w ograniczonym zakresie, co związane jest z ograniczeniami matrycy. Najdoskonalszy obraz jest przechowywany jako część samej matrycy, podobne do DNA. Ciało widzi ten obraz za każdym razem, kiedy się przetworzy. Mówimy o tym, ponieważ nawet wówczas, kiedy uwolnicie swoje matryce już, Wasze ciała będą tego obrazu ciągle szukały, dlatego coraz ważniejsze jest dla Was, staje się dostrzeżenie Waszego prawdziwego wewnętrznego piękna. A wewnętrzne piękno jest to, co trzymacie w swoim umyśle. Mamy nadzieję, że o tym pomyślicie następnym razem, kiedy będziecie patrzeć na siebie w lustro i cała Wasza uwaga skupi się na cielesnych niedoskonałościach. Zamiast tego, kochani, nauczcie się widzieć piękno w tym lustrze, a matryca Waszego nowego ciała...